Cześć, tutaj PiTero, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj troszkę inny materiał niż zwykle, bo nie są to ani przewidywane ratingi, ani też potwierdzone transfer dzisiaj. Przedstawię Wam potencjalne kierunki polskich zawodników tego lata. Oczywiście to nie będzie równie aktywne lato dla polskich zawodników jak poprzednie, kiedy to kluby zmieniał na przykład Kamil Glik, Piotr Zieliński, Arek Milik. Bite były wtedy rekordy kwoty transferowej za polskiego zawodnika. W tym roku, owszem, mamy kilka ciekawych transferów, ale nie jest ich aż tyle i nie są one aż tak ekscytujące w sumie jak poprzedniego lata, ale na pewno warto na nie zwrócić uwagę, więc zaczynamy od razu od naszego eksportowego obrońcy ekstraklasy, bo tak tutaj nazywam Jana Bednarka, który w mediach oczywiście jest kreowany na nowego, no nie wiem, nowego superstopera reprezentacji Polski. Zresztą ja już wolę tych wszystkich porównań do innych piłkarzy z zagranicy unikać, tak samo jak Jędrzejczyk to jest kurde polski Hvedes, Dawid Dawicz to jest polski Hummels i tak dalej, i tak dalej. Bednarek, eksportowy obrońca. Dlaczego eksportowy? No tak go nazywam, bo wiele osób właśnie go łączy z wyprawą za granicę. No w tym sezonie łączy się go m.in. z Southampton, to jest chyba największy tutaj kandydat do kupienia naszego polskiego stopera. Również łączy się go z Bundesligą i Freiburg oraz Eintracht Frankfurt. Wydają się być tutaj najbardziej zdeterminowane. Ostatnio nawet Southampton złożył ofertę równo 5 milionów euro, ale Lech Poznań ją odrzucił, więc zobaczymy. Na pewno za mniej niż 5 baniek Bednarek z Lecha nie odejdzie, co może być ciekawą kwotą, biorąc pod uwagę to, że zagrał dopiero pierwszy taki konkretny sezon w Ekstraklasie. Kolejny na naszej liście jest Kamil Grosicki, który ścigał tą Premier League, ścigał. Za pierwszym razem mu się nie udało, ale za drugim jak najbardziej tak. Trafił do Hull, no tak się złożyło, że te Hull spadło z Ekstraklasy, ale Marco Silva znalazł pracę po tym, jak właśnie odszedł z Hull, znalazł pracę w Watfordzie i też tam widzi kilku swoich byłych podopiecznych z Hull. Wiadomo, on ściągał Grosickiego do ekipy z Hull City, więc teraz chciałby ponownie zjednoczyć się z Polakiem, tym razem właśnie w barwach Szerszeni, co jest ogólnie ciekawą historią, bo Grosicki nie tak dawno jeszcze grał w Jagiellonii, która jest nazywana popularnie pszczółkami, a Watford to właśnie Szerszenie, więc w pewnym stopniu można powiedzieć, że rzeczywiście Grosicki w swojej karierze poczynił pewien progres, bo z pszczoły stał się szerszeniem. Druga opcja to oczywiście West Ham, opcja już znana od dawna, przypominana o tym klubie z zeszłego lata, kiedy Grosicki miał trafić do Premier League, mówiło się West Ham, być może Hull, być może Burnley. Ostatecznie nie trafił do żadnego z tych klubów, potem znowu się mówi o West Ham, Hull, trafił do Hull, no i teraz West Ham zapewne też szuka nowego skrzydłowego, bo właśnie wtedy kupili tego Snodgrassa z Hull, który w sumie okazał się być takim średnim strzałem. I teraz też Grosicki jest na liście życzeń Slavena Bielicza, chociaż oczywiście większe prawdopodobieństwo to gra w Watford. A tutaj kandydat do nieudanego transferu roku 2016, czyli Grzegorz Krychowiak, który totalnie nie trafił z transferem do Paris Saint-Germain i teraz można powiedzieć, że jest jednym z najgorętszych produktów na tej taśmie zawodników do sprzedaży w całej Europie, no i nieprzypadkowo łączy się go z wieloma klubami. Ostatnio najbardziej łączy się go z AC Milan, które zyskało wielki tutaj zasób pieniężny, szaleją na rynku transferowym, kupili Rodrigueza, Musakio, André Silva, no i przyszedł teraz czas na środkowego pomocnika, no i Krychowiak jest jednym z tych kandydatów do przejścia do Rossoneri, co by było ciekawym kierunkiem, biorąc pod uwagę dosyć sporą ilość fanów Rossoneri w Polsce. Też oczywiście jest tutaj Inter, też jest Walencja, bo oczywiście zawsze się łączy Krychowiaka z przejściem ponownie do La Liga, no i Walencja też tutaj jest w gronie tych klubów, które interesują się pozyskaniem polskiego defensywnego pomocnika. Michał Pazdan, tu z kolei saga transferowa też trwa od roku, już rok temu łączyło się go z wieloma klubami po świetnym Euro. a ostatecznie Michał został w Polsce, został w Legii. Teraz już chyba przyszła pora na ten transfer, bo to jest ostatni dzwonek. Nie wiadomo, jak z tym Pazdanem będzie, być może jego forma drastycznie spadnie. Kto tam wie, bo wiadomo, Pazdan młody już nie jest, lata lecą, a transfer zagraniczny się nadal marzy. No i tutaj się łączy go z Turcją, chociaż rok temu żona Michała Pazdana mówiła o tym, że nie chce absolutnie do Turcji trafić wraz ze swoim mężem, gdyż wiadomo, tam jest zawsze zagrożenie terrorystyczne. Druga opcja to Anglia, Wolverhampton ostatnio wyraził zainteresowanie polskim stoperem i zobaczymy, czy trafi na wyspy Pazdan, chociaż kto wie, no, na wyspach na pewno swoim stylem gry by pasował. Wiadomo, Pazdan tam się nie pieści z przeciwnikami, podobnie jak w Anglii. Wydaje mi się, że mógłby zostać ulubieńcem publiczności zespołu z Championship. I mamy jeszcze tutaj polskiego bramkarza. To jest chyba jeden z najciekawszych tematów, bo Szczęsny 2 lata spędził w Romie. To były bardzo dobre lata. Spisywał się bardzo dobrze. Był jednym z czołowych golkiperów w całych Włoszech, w całej Serie A. No i teraz, kiedy odejdzie już z Romy, to jest raczej pewne, że nie wykupią Polaka, bo po prostu na to ich nie stać. Mają problemy finansowe, jeszcze muszą sprzedawać w ogóle, żeby te swoje długi ewentualne spłacić. No to teraz jest temat, czy Szczęsny zostanie w Arsenalu, bo też jest taka możliwość. Czy przejdzie do Juventusu, gdzie miałby oczywiście współdzielić pozycję bramkarza z Gianluigi Buffonem. Czy trafi może do Neapolu, chociaż to jest opcja mniej prawdopodobna ze względu na finansowe wymagania Szczęsnego. Oraz Milan. Milan to jest taka opcja mało realna, niewspominana aktualnie w mediach, dodana przeze mnie, ale dodana bardzo tutaj rozsądnie, dlatego że Gianluigi Donnarumma odrzucił kontrakt zaproponowany mu w Milanie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Donnarumma odejdzie z Milanu na przykład do Realu Madryt i wówczas Milan będzie szukał nowego golkipera. I tak jak wspomniałem przy okazji Krychowiaka, Milan ma sporo pieniędzy, więc zapewne Szczęsny byłby w jednym z czołowych nazwisk, jeżeli jeszcze by nie podpisał kontraktu na przykład z Juventusem. No i prawdopodobnie też Milan zwróciłby się do Polaka o jego usługi między słupkami Rossoneri. I na koniec transfer Teodorczyka. Też od dłuższego czasu mówi się o tym, że ten piłkarz jest łączony z klubami z Wysp Brytyjskich. Wielu uznaje, że to jest piłkarz zrodzony do gry na Wyspach. No wielu też uznaje, że to jest kompletna bzdura, że ze względu na jego temperament, że media w Anglii no, nie mają żadnych powstrzymań. Jeżeli oni będą chcieli jakieś sensacje na temat Teodorczyka wyciągnąć, to je wyciągną. A wiadomo, Teodorczyk daje się łatwo prowokować mediom i mogłoby zaraz wywołać się burza, a potem jego kariera by oczywiście musiała przejść do innego klubu i tak dalej, i tak dalej. Też opcja hiszpańska jest brana pod uwagę, Sevilla. Niektóre gazety umieściły Teodorczyka na pierwszej stronie, co może sugerować, że właśnie Sevilla jest zainteresowana usługami Polaka. Też wielu mówiło, że Sevilla jest gotowa pobić swój rekord transferowy, żeby pozyskać Teodorczyka, ale średnio w to wierzę. Bardziej wydaje mi się, że Teodorczyk będzie szukał szczęścia na przykład w West Bromie, być może jakiś inny angielski klub, być może Brighton, być może Huddersfield albo inne kluby, które będą w dolnej części tabeli rywalizowały, to może one postarają się o polskiego zawodnika, no innych raczej tutaj transferów nie biorę pod uwagę. No cóż, to było na tyle w tym odcinku. Może jakieś inne transfery jeszcze macie na oku, chociaż średnio je widzę, bo wiadomo, Mączyński miał przejść do Slawii Praga, ale jego transfer został zablokowany. Były tam też inne tematy transferowe, ale też średnio wypływają, a tutaj po prostu przedstawiłem te najbardziej ciekawe, najbardziej interesujące, te, które okażą się najbardziej realne. No i cóż, zapraszam na kolejne odcinki, zostawcie łapkę w górę, suba i te inne. Widzimy się niedługo w transferach, w ratingach, lajkujcie, subskrybujcie, peace out.